mówimy o politykach, którzy tworzyli odrodzoną Polskę, to z pewnością Wojciech Korfanty należy do czwórki tych najwybitniejszych. Oprócz Piłsudskiego, Witosa, Dmowskiego powinien być wymieniany jako czwarty. Wojciech Korfanty to jest bodaj najbardziej europejski polityk ze wszystkich, jakimi mogła pochwalić się Polska w okresie międzywojennym, który nie dla własnej satysfakcji, nie dla własnych interesów, a dla społeczeństwa powinien pracować. Największa zasługa czy sukces polityczny Wojciecha Korfantego to oczywiście przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczpospolitej. Wojciech Korfanty urodził się w rodzinie robotniczej, urodził się na Górnym Śląsku, czyli w regionie, który od Polski odpadł jeszcze w czasie rozbicia dzielnicowego. Tak naprawdę państwo polskie z Górnym Śląskiem nie miało już żadnej formalnej łączności od okresu średniowiecza. Wydawało się, że na Górnym Śląsku Polaków już nie ma. Oczywiście nikt nie miał wątpliwości, że są ludzie, którzy mówią po polsku. Ale zdaniem propagandy niemieckiej mówimy ciągle o XIX wieku. Tłumaczono to w ten sposób, że jest to po prostu pewnego rodzaju więź nawykowa. Paradoksalnie sytuacja zmienia się w latach 70. XIX wieku. Ówczesna polityka, tak zwany okres Kulturkampfu, miała już tak zupełnie spowodować stworzenie w Prusach, w tym i na Górnym Śląsku, jednolitego niemieckiego społeczeństwa. No i okazało się, że ci, którzy mówią po polsku, ludzie, którzy bardzo często nie zastanawiali się nad tym, kim są w sensie narodowym, nie zastanawiali się, skąd się wziął język polski jako ich mowa ojczysta, teraz, w okresie Kulturkampfu, takie pytania sobie stawiają. I to jest atmosfera panująca na Górnym Śląsku w czasach młodości Wojciecha Korfantego. On się wywodzi z takiej właśnie rodziny, której mówi się po polsku. Z tego wynika kierunek działań Wojciecha Korfantego, no i z tego wynikają również jego sukcesy, z tego wynika również jego popularność. To będzie całe pokolenie, takich ludzi będzie więcej. Ci ludzie wybiorą sobie Wojciecha Korfantego jako swojego lidera. Pochodzenie nie zapowiadało jego przyszłej kariery politycznej, bo pewnie większość chłopaków z takich rodzin czekała kilkuletnia edukacja w szkole ludowej, a później po prostu praca na kopalni, na grubie. W przypadku Korfantego stało się jednak inaczej. Studiował we Wrocławiu, studiował w Berlinie, nawiązał kontakty z polskimi środowiskami studenckimi. Politycznie związał się z Ligą Narodową. To środowisko umożliwiło mu start do polityki. Od roku 1903 z sukcesem kandyduje do Landtagu pruskiego i do Reichstagu, staje się już politykiem nie tylko tego lokalnego, górnośląskiego szczebla, ale szczebla no, bez mała ogólnoniemieckiego. Ten jego pierwszy i drugi wybór odbywał się nie tylko w kontrze do ugrupowań niemieckich, co dość naturalne, kiedy zostawał posłem do parlamentu niemieckiego tutaj z okręgu katowicko-zabrzańskiego, ale również w kontrze do tej pory reprezentującej ludność polską na Górnym Śląsku katolickiej partii Centrum. Wejściem Wojciecha Korfantego na wyższą płaszczyznę walki politycznej było ogłoszenie tekstu pod tytułem Precz z Centrum. Nie chce tej partii Centrum, uważa, iż partia Centrum dla obozu polskiego jest wręcz zagrożeniem, ponieważ ona łagodzi ton oficjalnych postulatów środowiska polskiego, powoduje, że to środowisko polskie zadowala się małym i w efekcie nie sięga po większe. Korfanty, jak pewnie niemal każdy młody człowiek, był znacznie bardziej radykalny. Korfantemu się wydawało, iż należy stawiać bardziej radykalne żądania i te żądania nie są z góry skazane na porażkę. Te żądania będzie można realizować.
Pierwsza wojna światowa kończy się klęską państw centralnych. Niemcy wychodzą z tej wojny jako państwo przegrane, jako państwo totalnie rozbite, jako państwo, które nie będzie w stanie zabezpieczyć swoich granic w takim kształcie, jak te granice istniały przed I wojną światową. Wygrywają państwa, które w pełni popierają postulat niepodległości Polski. Myślę tutaj o Francji, o Anglii. No a jeśli spojrzymy na Francję, to jest to również państwo, które w pełni popiera polskie aspiracje co do granicy zachodniej, to takiej granicy, która by głównie polskie interesy chroniła, nie patrząc na interesy niemieckie. No i tę nową sytuację dostrzega Korfanty, że oto pojawiła się wyjątkowa okazja, aby w nowym, tworzącym się państwie polskim znalazł się również Górny Śląsk. No i słynne, bo to bardzo często przypominane, przemówienie w Reichstagu Wojciecha Korfantego, w którym jednoznacznie już stawia postulat połączenia Górnego Śląska z państwem polskim. Mówi, iż Polacy, mieszkańcy Górnego Śląska nie chcą być dalej poddanymi cesarza i obywatelami państwa niemieckiego, tylko chcą się znaleźć w tworzącym się państwie polskim. No to jest zupełna nowość, można by powiedzieć. Wiemy, że konferencja paryska, patrząc z tego punktu widzenia, no nie zakończyła się pełnym sukcesem, nie spełniła wszystkich aspiracji strony polskiej. Górny Śląsk nie zostanie na pewno przyłączony do państwa polskiego. O przyszłości Górnego Śląska ma zadecydować plebiscyt. Po zawieszeniu broni. Korfanty przyjeżdża ze specjalną misją do Warszawy. On przyjechał do Warszawy w połowie listopada i ta misja polega na tym, żeby stworzyć rząd, który będzie reprezentował całość sił politycznych w Polsce. Rozmowy, które się toczyły na ten temat z Piłsudskim, były zresztą dla samego Korfantego bardzo ważne, ponieważ nie ukrywano tego, że Korfanty ma być premierem tego koalicyjnego rządu i na ulicach Warszawy otwarcie wołano Korfanty premierem albo Korfanty premier. Korfanty się nie dogadał ostatecznie z Piłsudskim co do tworzenia wspólnego rządu, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że Korfanty miał tę umiejętność zdobywania sobie tłumów, co potem wielokrotnie potwierdzał. Korfanty się sprawdził w Powstaniu Wielkopolskim. My tutaj z perspektywy Górnego Śląska często o tym zapominamy, ale on jako komisarz wojskowy tak naprawdę w czasie Powstania Wielkopolskiego tworzył zręby organizacji wojskowej i no, doprowadził to powstanie do zwycięskiego końca w tym znaczeniu, że ziemie, które udało się zająć przez powstańców wielkopolskich, tak długo były w rękach tych powstańców, aż ostatecznie nie potwierdził tego traktat wersalski. Więc ta umiejętność łączenia dywersji wojskowej z dyplomacją, to był jego taki już znak firmowy wcześniej, zanim został jeszcze komisarzem plebiscytowym. Korfanty jest znany przede wszystkim jako przywódca III Powstania Śląskiego, a wcześniej oczywiście jako polski komisarz plebiscytowy. Obydwa rządy i w Berlinie, i w Warszawie mogły takie komisariaty tworzyć i finansować. Korfanty stworzył z tego instytucję, która oprócz tej części związanej z agitacją starała się tworzyć pewien organ administracji państwowej w niektórych dziedzinach. No i oczywiście najbardziej spektakularną częścią jest działalność wojskowa. W ramach Polskiego Komisariatu Plebiscytowego najpierw Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska, a potem wraz z coraz większym zaangażowaniem Wojska Polskiego ta konspiracja wojskowa w 1920 roku się rozrasta. To jest jego zasługa i to jest zresztą też jego doświadczenie z Powstania Wielkopolskiego. To nie jest przypadek, że on stara się za wszelką cenę kontrolować oficerów, którzy stoją na czele tej nielegalnej i zakonspirowanej organizacji. Z tego powodu dochodziło do mnóstwa konfliktów jesienią 1920 i wiosną 1921 roku, bo on nie godził się na to, mimo że to nie był poziom jego kompetencji, żeby konspiracja wojskowa była poza kontrolą polityczną jego jako komisarza plebiscytowego. Chciał używać tej konspiracji wojskowej wyłącznie jako narzędzia w walce politycznej. Tak robił w czasie drugiego powstania w 1920 roku i tak samo robił w 1921, kiedy już nie ma właściwie komisariatu plebiscytowego, bo on się
obwołuje dyktatorem powstania, czyli w zasadzie jest suwerenną władzą jedyną na obszarze powstańczym. Imię, nazwisko? Plebiscyt odkładany, dopiero w 1921 roku, 20 marca przeprowadzony, jednak dochodzi do skutku. Pewnie niewielką satysfakcję miał Wojciech Korfanty z tego, że to jego scenariusz się sprawdził, że ten wynik plebiscytowy, gdyby wziąć pod uwagę całość obszaru plebiscytowego, korzystniejszy dla strony niemieckiej niż dla strony polskiej, oddawał te wątpliwości, tę bojaźń, którą wcześniej formułował Wojciech Korfanty, że te wyniki były zupełnie odmienne od spisów ludności i od przewidywań polskich polityków tam właśnie z centrum Polski, z Warszawy. Tak czy owak, bliski remisu wynik plebiscytu no dalej nie pozwala sformułować jednoznacznej opinii, gdzie ma przebiegać granica polsko-niemiecka na Górnym Śląsku. Jako rasowy polityk, aby zdyskontować częściowo te głosy, ogłasza, że przynajmniej w wschodniej części Górnego Śląska Polska wygrała. Dość szybko wytyczona zostaje linia polskich aspiracji, tak zwana linia Korfantego. Niemniej jednak to od aliantów zależy decyzja, co z tym zrobić. Staje się jasne, że region najprawdopodobniej zostanie podzielony, bo przedtem tak naprawdę chodziło o to, aby zadecydować o tym, czy cały obszar plebiscytowy, większość rejencji opolskiej, czy mamy zostać w granicach Niemiec czy Polski. Dopiero w takim momencie Korfanty dochodzi do wniosku, że bez zrywu zbrojnego się nie obejdzie. Ale tu też trzeba jasno podkreślić, w oczach Korfantego to nie miało być powstanie, które zajmie cały sporny obszar i przyłączy go do Polski, wymusi na Niemcach, na aliantach zgodę na to, tylko to ma być demonstracja zbrojna, mająca pokazać aliantom, światu, no, zdeterminację strony polskiej, polskość tego obszaru. Więc jest to działanie w istocie polityczne, chociaż ma być przeprowadzone środkami militarnymi. Gdy tylko wojska powstańcze w maju 1921 roku osiągają linię Korfantego, on przystępuje do działań dyplomatycznych w celu zawarcia rozejmu. Polityki Korfantego w okresie trzeciego powstania śląskiego nie podzielała część środowiska powstańczego. Między innymi do grupy tej należał wywodzący się z Małopolski Michał Grażyński, który w tym czasie był szefem sztabu największego zgrupowania wojsk powstańczych, czyli Grupy Wschód. To zgrupowanie, które toczyło między innymi boje o Górę Świętej Anny. Grażyński przybywa z zupełnie innym pomysłem na trzecie powstanie śląskie niż ten, który miał Korfanty. Grażyński chce walki i to walki takiej, powiedziałbym, na śmierć i życie, walki do ostatecznego zwycięstwa, walki bez względu na straty. I na tej płaszczyźnie nie ma porozumienia między Korfantym a Grażyńskim. Grażyński zdobywa pewne poparcie w tak zwanej Grupie Wschód. Ta grupa się buntuje przeciwko Korfantemu jako dyktatorowi tego powstania, wypowiada mu posłuszeństwo w warunkach powstańczych. Chcemy zameldować o sytuacji Grupy Wschód po aresztowaniu sztabu. Nie podoba... Może to grozić wręcz sądem polowym, sądem, który ma nieograniczone możliwości karania, łącznie z karą śmierci. Korfanty nie sięga po te najostrzejsze metody. Trudno sobie wyobrazić, żeby chcieć dezintegrować obóz powstańczy wtedy, gdy ten obóz powstańczy ma poważnego wroga w postaci armii niemieckiej, w postaci Niemczyzny na Górnym Śląsku. Trudno dzisiaj rozstrzygnąć, która opcja była właściwa. Gdyby strona polska dążyła do eskalacji, no to mogło to faktycznie grozić niepowodzeniem w dalszych walkach z niemieckim Selbstschutzem, a wykazał on swoją skuteczność przecież atakując 21 maja i zajmując praktycznie z marszu Górę Świętej Anny i przeprowadzając w następnych dniach kolejne ofensywy. A drugie zagrożenie było takie, że gdyby rzeczywiście powstańcy walczyli dalej, no to być może jednak przeważyłaby bardziej proniemiecka polityka Wielkiej Brytanii,
i może zapadłaby zgoda, aby Niemcy zareagowali na to bądź co bądź powstanie, które było złamaniem traktatu wersalskiego. No bo skoro się godzimy na plebiscyt i czekamy na decyzję, no to nie idziemy do walki, tak? Więc gdyby zapadła zgoda, żeby Niemcy mogli użyć swojej własnej siły zbrojne przeciwko powstaniu. Czym by to się skończyło? Z zaangażowaniem Wojska Polskiego, czyli w otwartej wojny polsko-niemieckiej. Niecały teren plebiscytowy trafił do Polski, a nawet jedynie jego mniejszość, ale z drugiej strony zdecydowana większość kopalń, hut, a to o nie tak naprawdę szła walka na Górnym Śląsku, znalazła się w Polsce. I to jest zasługa Wojciecha Korfantego, to jest zasługa III Powstania Śląskiego. Bez niego, bez tego wydarzenia, prawdopodobnie przyznane Polsce tereny byłyby dużo, dużo mniejsze. A więc to Korfantemu Polska zawdzięcza Górny Śląsk. Taka opinia w roku 1922 na polskim już Górnym Śląsku była opinią. Korfanty w II Rzeczypospolitej jako polityk to jest polityk niespełniony z pewnością. Kiedy w 1922 roku po pierwsze posypała się możliwość utworzenia rządu pod jego kierownictwem, to już była jakaś porażka. On co prawda do rządu wejdzie w 1923 roku, no ale nie na stanowisko premiera. W takiej liście zajmowanych stanowisk można by rzec, te stanowiska są na pewno takie niespektakularne. Czyli właśnie jest posłem do Sejmu Śląskiego, jest oczywiście równocześnie posłem do Sejmu Rzeczpospolitej. No i na dobrą sprawę na tym kończy się lista stanowisk, które zajmował Wojciech Korfanty. Nie będzie ufać Korfantemu Polska Partia Socjalistyczna i to zarówno w skali województwa śląskiego, jak i w skali ogólnopolskiej. I co myślę najistotniejsze, nie będzie ufać Wojciechowi Korfantemu Józef Piłsudski. Raz, że no niemal w ogóle się ci politycy nie znają, no a dwa, że realizują zupełnie inne wizje polityczne. Kiedy doszło do przewrotu majowego i kiedy ukształtowała się opozycja parlamentarna przeciwko Piłsudskiemu, Korfanty do tej opozycji z pewnością należał. Jego poglądy wówczas były takie, że należy odsunąć Piłsudczyków od władzy, ale nie należy tego robić tymi metodami, do których Centrolew wzywał. Niewiele mu to pomogło, tak, bo najpierw aresztowano i zamknięto w twierdzy przywódców Centrolewu, a on też tam trafił, mimo że jak gdyby na tych trybunach Centrolewu nie występował. Tyle, że tam trafiał jako aferzysta, jako osoba odpowiedzialna za afery polityczne i gospodarcze. Chyba nie przewidywał tego, co się stanie w twierdzy brzeskiej. To znaczy, że władza polityczna, legalna, polska, potraktuje polityków, którzy tworzyli to państwo, jak pospolitych przestępców, nie wahając się w niektórych przypadkach do stosowania po prostu siły fizycznej po to, żeby represjami zmusić ich do milczenia. Ta próba skompromitowania Korfantego się nie powiodła. Natomiast miał świadomość tego, że pozostawanie na wolności jest sprawą coraz bardziej problematyczną. No i wobec tego wyjechał. Wyjechał do Czechosłowacji, kiedy po układzie monachijskim Czechosłowacja znalazła się w strefie wpływów niemieckich. Wojciech Korfanty wolał wyjechać do Francji. Był oczywiście coraz bardziej rozczarowany sytuacją w Polsce. Znaczy ta Polska, o którą on przez całe życie walczył, okazała się być krajem na tyle opresyjnym wobec niego, że nawet w tej Polsce nie mógł przebywać. Gdy w roku 1938
umiera jego syn Witold. Stara się o list żelazny Wojciech Korfanty i tego listu żelaznego się mu odmawia. W efekcie Korfanty nie może uczestniczyć w pogrzebie swojego syna. Korfanty wraca do Polski w 1939 roku, ale nie jest jedyny. Tak samo wraca na przykład Witos, który na szczęście uniknął tego losu Korfantego. On nie sądził, że w tej specyficznej sytuacji, jaka się zaczyna kształtować, a mówimy przecież o lecie 1939 roku, kiedy konflikt polsko-niemiecki już jest jasny, że w takiej sytuacji nikt się nie pokusi o to, żeby tworzyć dodatkowe problemy wewnętrzne, kiedy potrzebna jest konsolidacja społeczna w obliczu zagrożenia. Niemal natychmiast zostaje aresztowany. Czyli ta rzeczywistość, przed którą chciał uciekać Korfanty, ziściła się. Trafia na Pawiak, stan zdrowia Korfantego znacznie się pogarsza. Trudno powiedzieć, czy warunki więzienne no pewno nie sprzyjały utrzymaniu dotychczasowego stanu zdrowia. Pewno również no, stan psychiczny Korfantego się pogarsza. Polityka, który zdaje sobie sprawę, że to wszystko, o co walczył, gdzieś się rozmywa. Ta Polska wygląda zupełnie inaczej. Umiera w szpitalu więziennym w Warszawie. Pogrzeb ma charakter manifestacji tutaj tych Ślązaków, którzy się z nim kojarzą, korfanciorzy tak zwanych. Pamiętajmy, że ten pogrzeb odbywa się bez przedstawicieli władzy wojewódzkiej. Czyli Korfanty jest sam i z nim są sami jego zwolennicy. Sekcja zwłok wykaże, że właściwie wszystkie narządy Korfantego już przestawały pracować. Trudno znaleźć jakąś jedną tylko przyczynę bezpośrednią jego śmierci. Powiedziało się jednemu z lekarzy, że zwłaszcza stan wątroby Wojciecha Korfantego był taki, jaki widuje się u ludzi otrutych. I to sformułowanie da początek no, niewyjaśnionej właściwie do dnia dzisiejszego. Można by rzec legendy, mitu, ale być może i rzeczywistości, że kiedy Korfanty był przetrzymywany, no to jakimiś niewielkimi dawkami trucizny pogarszano jego stan zdrowia, doprowadzając ostatecznie go do śmierci.